Cześć, witajcie, z tej strony Chujwianko, to jest kolejny odcinek z Battlefielda 4. Moi drodzy, przepraszam was za to, że tak długo nie było tego Battlefielda. Ogólnie pytaliście w komentarzach, czemu nie ma Battlefielda. Otóż moi drodzy, tak wyszło, ponieważ mój program, którym zawsze nagrywałem, Battlefielda, po prostu jakoś się popsuł i nie chcę nagrywać o to i tej gry. No nie wiem, czemu tak wyszło. Aczkolwiek no wielka, wielka szkoda, naprawdę tutaj sobie gramy na mapie z nowego dodatku. Okej. No i jest naprawdę super, ja uwielbiam takie klimaty właśnie, gdy mapa nam hardkorowo oddaje to, co chce nam przekazać. Tutaj mamy do dyspozycji właśnie śnieg, te walory. Tutaj korzystam z M416 i też sobie teraz pojedziemy. To jest skuter śnieżny, naprawdę jestem strasznie z nich zadowolony, się super nimi jeździ. Są ekstra naprawdę pojazdem. Jestem ciekawy, jak się tutaj quadami ogólnie jeździło, bo też fajna opcja. Ale po śniegu jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Otóż moi drodzy, no do tego Battlefielda wracam. Teraz już odcinki będą się pojawiać. Niestety nie będą one w takiej super jakości, jak były poprzednio, ostatnio, ponieważ trochę gorsza będzie to jakość. No i niestety, no kosztem czegoś, ale będą te odcinki, więc jak naprawdę zapraszam was, będzie super. Sobie teraz, oho, kogoś tam. O nie, nie, tamto. Ale asysta jest, fajnie. Kurde, szkoda, że tego znoża tutaj. Skąd on się wziął w ogóle? Dobra, no to się odrodzimy. Okej. Dobra, o, myślałem, dobra. Powiem wam, że naprawdę super się gra. Tutaj zastosowali nowe czołgi, które są, które się poruszają tak troszeczkę no w sumie to już je widzieliście na pewno, te czołgi. O, super. Naprawdę dziwnie się nimi jeździ. Myślałem, że o kurde, snajper. Gra na hardcore oczywiście, zauważyliście już pewnie. Zabija się szybko, ginie się szybko, jednym strzałem praktycznie. No ze snajperki, no tak to wychodzi. No i no tak to wygląda po prostu. Te czołgi są, powiem wam, bardzo fajne. Myślałem, że to będzie hardkorowy wyczyn, że po prostu... o, to jest właśnie ten czołg. No zobaczcie, fajnie to wygląda. No, o kurde, padłeś. No widzicie... Okej. Okay. No widzicie, nie jest jakiś mega odporny. Po prostu to jest taki jak zwykły czołg, tylko że on się inaczej porusza. No i tyle, to jest ta ogromna różnica właśnie taka. No i też zastosowali nową broń, która teraz jest bardzo fajna, bo ma na jeden strzał wroga i pokonuje ogromne dystanse. To jest taka jakby snajperka, ale to wam pokażę w innym odcinku. Dzisiaj sobie troszeczkę taktycznie, ta mapa naprawdę jest super. Aha, dobra, czysto. Tutaj się staram uważać, ponieważ to jest hardcore, a na hardcore'u nie ma byle czego. Tutaj trzeba uważać naprawdę, staram się być ostrożny. Powiem wam, że bardzo długo nie grałem w tego Battlefielda, ponieważ no miałem inne gierki, jak chociażby Dragon Age ostatnio sobie grywam. Dobra, sobie wyjdziemy może tam na górkę. O, oho! O, widzę, widzę. Super, dobra. Muszę uważać na amunicję, ponieważ jest hardcore i tutaj jak się zmienia magazynek, to od razu się traci całą zawartość, która była poprzednio. Dobra, tutaj może kogoś zdejmiemy. Warto oznaczać zawsze, jak się widzi jakiś pojazd wrogi. Tutaj, kurde, przejmują to B. Ech. O, nie, to nasz, dobra. Nie wiem za bardzo, co by tutaj zrobić. A też nie chcę się tak pokazywać, ponieważ snajperom łatwo będzie, więc idziemy sobie tutaj, popędzimy. No snajperzy, tutaj naprawdę powiem wam, że staram się tak biegać w miejscach, gdzie po prostu szybko się będę mógł ukryć. Kurde, tam kogoś widzę. O. Skrył się, a nie chcę strzelać na ślepo, bo korzystam z ciężkiej lufy. Aha. O. Czekaj. Jakiś ziomek tutaj jest. Aha. Kurde. Tłumik by się przydał na takie dystanse, to... O nie!
Kurde, ale asysta jest, dobra. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Dobra, gdzie by się tutaj odrazić? O, A. Nie no, w sumie. Dobra, weźmy na to A, bo przejmują. No, po cichutku. Uwaga, ten pokrót neutralizowany. Okej. Tutaj pewnie będzie jakiś... Aha, strzelasz czegoś tam. O, jest... Kurde. Pięknie. Super. Sądziłem, że na jeden strzał go wezmę, ale... Okazuje się... O, czwórka tu już. Więc szans nie miał. O. Dobra. Udało się przejąć. Odzyskaliśmy. O, skuter mój. Dobra. Muszę sobie zmienić skórkę tego skutera na jakąś białą. O, mam kompana, dobra. Muszę sobie zmienić na skórkę jakąś białą, bo naprawdę super jest, sobie się tutaj jeździ. A... się zamaskować muszę lepiej, gdy skorzystam z jakiejś białej skórki. O. Super miejscówka. Kurde, no, powinieneś tam paść. Dobra. No. Nie. Oho, jest. Dobra. Super, na pewno tutaj na dwójnóg powiem wam osobiście, że do M416 jakoś strasznie się nie przydaje. Aczkolwiek na tej mapie, gdzie to jest mapa taktyczna, ja uwielbiam mapy taktyczne, no naprawdę się tutaj przydaje. Więc no warto, według mnie warto, bo naprawdę jest super. I... O? Okej, super. No nie. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Będę się z wami żegnać. Do następnych odcinków, będzie ich więcej. Na razie, cześć!